Cześć, oto kolejna lista z serii 500 najważniejszych czasowników. Pierwszy czasownik z dzisiejszej listy to absysian. Absysian oznacza zabezpieczyć coś, kogoś, bądź asekurować właśnie jakąś osobę. Na przykład, er hat sein Auto gegen Diebstahl abgesichert, czyli on zabezpieczył swój samochód przed kradzieżą. Lub er hat seine Familie finanziell abgesichert, czyli on zabezpieczył finansowo swoją rodzinę. Kolejny czasownik to absitzen, oznacza odsiadywać, czyli na przykład długie godziny odsiadujemy u kogoś, bądź odbyć karę, czyli odsiadywać swoją karę w więzieniu. Wir haben einige Zeit bei unserer Tante abgesessen, czyli my odsiedliśmy jakiś tam czas u naszej cioci. Er hat schon eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren abgesessen, czyli on odbył karę w więzieniu 4 lata. Odsiedział swoją karę. Absondern oznacza odizolować kogoś bądź coś, od czegoś bądź od kogoś. Kranke Kinder von den gesunden Kindern absondern, czyli odizolować chore dzieci od zdrowych. Abstehen oznacza odstawać, czyli na przykład nie przylegać, ale też odstawać, nie dotykać czegoś, czyli na przykład odstawać od ściany, bądź też sterczeć, na przykład włosy sterczą, odstają, czyli ogólnie odstawać, sterczeć. Er hat abstehende Ohren, czyli on ma odstające uszy. Etwas kann von der Hauswand abstehen, czyli coś może odstawać właśnie od ściany domu, czy też od samej ściany. Kolejne, absteigen, zsiadać, schodzić, zejść, bądź spadać. Na przykład w dyscyplinach sportowych spadamy z jakiegoś miejsca na niższe. Na przykład, sie ist von der Kutsche abgestiegen, czyli ona schodzi z wozu. Die Mannschaft ist in die zweite Liga abgestiegen, czyli drużyna spadła na drugie miejsce. Abstellen oznacza odstawiać, na przykład coś wynosić, czy też zaparkować, czy też odłączyć, odcinać, na przykład prąd, możemy wyłączyć telefon, czy też oddelegować, wysyłać pracowników. Er hat den alten Schrank im Keller abgestellt, czyli on odstawił, wyniósł starą szafę do piwnicy. Er hat das Motorrad in der Garage abgestellt, czyli on odstawił, zaparkował motor do garażu. Man hat uns das Telefon abgestellt, czyli odłączono nam telefon. Kolejny czasownik to abtauen. Oznacza rozmrażać, rozpuścić się bądź topnieć. I rozmrażać wiemy, że na pewno w kontekście lodówki, topnieć na przykład z lodowcami. Czyli der Kühlschrank muss regelmäßig abgetaut werden, czyli lodówka musi być regularnie rozmrażana. I die Gletscher tauen ab, czyli lodowce topnieją. Abteilen oznacza przegradzać bądź podzielić jakąś rzecz, czy też pomieszczenie. Ein kleiner Teil des Zimmers ist durch einen bunten Vorhang abgeteilt, czyli mała część pokoju jest podzielona, czy też przegrodzona kolorową zasłoną. Abtrennen oznacza coś odrywać, na przykład w trakcie wypadku oderwana ręka, noga, bądź też coś odłączyć, czy odgradzać. Możemy coś odgrodzić na przykład murem i wtedy czasownik abtrennen również nam pasuje. Jemand hat im Kampf das Ohr abgetrennt, czyli ktoś odciął w trakcie walki mu ucho. I abtrocknen to wycierać, osuszać, na przykład naczynia, czy też wycieramy kogoś. Ich habe mir die Füße mit einem Handtuch abgetrocknet, czyli wytarłam, osuszyłam stopy ręcznikiem. I to wszystko na dziś. Już niedługo kolejna lista najważniejszych czasowników.